Szanowni Państwo, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych udało nam się pozyskać środki w wysokości 2 125 000 zł. Dotacje z miasta Radomsko 250 000 zł. Pierwszy etap tej inwestycji zrealizowany wcześniej to koszt prawie 2 miliony złotych, natomiast ten mniejszy etap realizacji budowa skrzyżowania na skrzyżowanie tylko małe rondo to koszt 2 miliony 700. Myślimy, że ta inwestycja przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu drogowego przede wszystkim. I w tym miejscu chciałabym podziękować za ten mijający rok bardzo dobrej współpracy z miastem Jarosława Ferenca, ponieważ tych przykładów dobrej współpracy oprócz tego ronda jest więcej. Również modernizacja ulicy Prymasa Wyszyńskiego, na którą otrzymaliśmy 250 tysięcy. Kolejny przykład współpracy to jest zakup karetki do szpitala. Dofinansowanie to jest po naszej stronie parku Poczynkowo-Ręczacy. Podziękowania i deklaracje dalszej i owocnej współpracy pomiędzy Radomskim a miastem Radomskim. I oczywiście jeszcze muszę podziękować pracownikom Wydziału Dróg za sprawne przeprowadzenie inwestycji i oczywiście wykonanie. Dziękuję bardzo. Kilka słów o inwestycji powie teraz pani członek zarządu Ewa Gajc. Ja tylko króciutko chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że inwestycja, którą właśnie oddajemy do użytkowania, do poprawy bezpieczeństwa. Jest to inwestycja, która została zrealizowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ale także w otoczeniu zabudowy handlowej, gdzie mamy popularne w Radomsku sklepy. Wykonaliśmy tutaj inwestycję, na której zabezpieczyliśmy pewne elementy. Mianowicie uzupełniliśmy brakujące elementy chodników, ścieżek rowerowych, wymieniliśmy sygnalizację świetlną, pasy jezdne przy wlocie na rondo zostały podzielone specjalnymi wyspami. Pasy te zostały zawężone do wysokości 3,5 metra, do szerokości 3,5 metra, przepraszam. Dodatkowo wydzieliliśmy też miejsca postojowe oraz zrobiliśmy zabudowę. Te wszystkie prace, mamy nadzieję, że zaowocują bezpieczeństwem w tym rejonie. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, czy zechce pan powiedzieć? Tak, oczywiście. Ja bardzo dziękuję za tą współpracę. Tak jak pani starosta powiedziała, ta współpraca obejmuje kilka różnych obszarów. Myślę, że jest to inwestycja bardzo potrzebna. Zresztą ja sobie przypominam taką konferencję, którą zrobiliśmy 3 lata temu zarządem powiatu. Mówiliśmy o tym, że miasto powinno funkcjonować powiatem. Ta współpraca mogła wejść na dobre tory. Ze swojej strony oczywiście deklaruję, że każda inwestycja powiatowa, która będzie podatkowa naszego miasta, na pewno zyska moje poparcie. Będę namawiał radnych do tego, aby tą inwestycję dofinansować. Także zachęcam również do tego, aby w kolejnych edycjach Funduszu Dróg Samorządowych również zgłaszać drogi z naszego miasta. Lat temu Radomszczan połączyło swoje siły i ambicje, założyło firmę FIBA, firma inżynieryjno-budowlano-architektoniczna, chociaż niektórzy mówią, że FIBA się powinna nazywać, ponieważ ma duże zamiłowanie do tenisa ziemnego. Nie przypuszczaliśmy, że tak szybko życie powie sprawdza naszym ambicjom i umiejętnościom, bo zadanie, które dziś oddajemy, jest bardzo trudnym zadaniem, to jest rondo. Bardzo trudne technicznie, logistycznie, organizacyjnie, bardzo dużo łuków, spadków, punktów geodezyjnych. Jeżeli odbiór
budowa trwała 2 miesiące. Aż, ale naprawdę to tylko. Krócej się nie dało. Pracowaliśmy naprawdę od świętych. To jest bardzo krótki okres czasu. Wiedzieliśmy, jaka to jest uciążliwość dla mieszkańców. Chcieliśmy to skrócić maksymalnie. Jeżeli przez mieszkańców tych naszych działań byłby pozytywny, to dla nas byłoby to największa satysfakcja i największa nagroda.